Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Jak pewnie wiecie, i na vlogu poruszam różnego rodzaju przykłady niestandardowych reklam, niestandardowych działań reklamowych. Czasem przewijałem się na kampanie zagraniczne, ale szukam też polskich przykładów. Może kojarzycie moją rozmowę z Michałem Sadowskim z firmy Brand24. To wrocławska ekipa, może szerzej znana ludziom spoza branży, swoim ostatnim teledyskiem, hitem Internety robię. Ale oprócz tych wygłupów robią również ciekawe kampanie marketingowe polegające na wykorzystaniu ich narzędzia, czyli serwisu do monitoringu treści w internecie. Co to oznacza? To oznacza, że zbierając różnego rodzaju wiadomości, materiały, słowa kluczowe, analizując je, są w stanie wychwycić pewne rzeczy i na nie zareagować. No i właśnie taka akcja teraz trwa w momencie nagrywania tego vloga. Dzisiaj jest wtorek. Będzie jeszcze trwał i w środę, i w czwartek we Wrocławiu. Jeśli jesteście z Wrocławia i poczujecie czasem głód, to napiszcie o tym na Twitterze albo na Facebooku, ponieważ może się zdarzyć, że ktoś ten wasz tweet, komunikat wyłapie i po jakimś czasie zapuka do waszych drzwi pizza chyba z kurierkami, sądząc po zdjęciach. W każdym razie taką akcję przygotowali chłopaki z Brand24, z pizzą da Grasso i z Hypercrew agencją i na razie jest to taki pilotażowy odcinek we Wrocławiu. Zobaczymy, jak się przyjmie. Podobno jest fajnie, niestety nie mogę z nimi być, ale wiem, że materiał wideo z tych niespodzianek się pojawi. Ci, którzy piszą o tym na Twitterze, nie wiedzą jeszcze, że są monitorowani, że ich adres zostaje w jakiś sposób tajemniczy zdobyty i za chwilę, po kilkudziesięciu minutach, puka do nich ktoś ze świeżą, gorącą pizzą. Reakcje podobno są świetne i śmieszne i będzie chyba niedługo z tego jakiś materiał. No i mam nadzieję, że jak akcja wypali, to będzie również szansa, żeby odbywała się w całej Polsce i nie tylko związana z pizzą. To nie jest pierwsza tego typu akcja na rynku. Na świecie kiedyś była taka kampania prowadzona, ale zapytałem się o to samego Michała Sadowskiego z Brand24. Przeniosę się teraz w automatyczny sposób do jego samochodu. No i jestem, a ze mną Michał. Michał, na czym polegała kampania Kleenexa? Kleenex monitorował wpisy związane z szeroko pojętą chorobą, katarem, gorączką, przeziębieniem. Wychwytywał ludzi, którzy w czasie rzeczywistym pisali o tego typu rzeczach na Facebooku. Poprzez ich znajomych docierał do konkretnych adresów danych osób i w kilka godzin po oryginalnym wpisie na miejscu pojawił się kurier z paczką od Kleenexa, z życzeniami powrotu do zdrowia, z garścią gadżetów, którym ludzie często robili zdjęcia, wrzucali to potem na Face'a i to tak się rozchodziło. Okej, okay. No i właśnie, i wracam do studia. No to jestem. No i co? Jak myślicie? Dobra akcja czy niedobra? Przyjmie się? Czy klienci są zadowoleni? Albo, czy najważniejsze, rozpoznawalność marki, jej popularność wzrośnie? Bo skoro ci ludzie pisali o swoim tam głodzie na Twitterze, to prawdopodobnie we Wrocławiu ilość tam ludzi zaczyna też cieszyć się i robić zdjęcia właśnie tej pizzy, tej marki. Wow, co za niespodzianka. Jestem tylko ciekaw, czy tak zapowiadana kampania niespodzianka będzie tak samo efektywna. Ale myślę, że będzie się fajnie. To tyle. Zazdroszczę wam wrocławianiem, że macie taką fajną ekipę u siebie. Mam nadzieję, że takie akcje również zawitają do Warszawy. Nara.